Montaż to na pewno jest taka dziedzina, którą umiejętności zdobywa się w sposób praktyczny. Montaż jest tak szeroką dziedziną. W montażowniach dotyka się nieomal wszystkich dziedzin przemysłu filmowego. Ta wiedza dotycząca montażu jest tak niebywale szeroka, że ja wręcz nie wyobrażam sobie, że można to wszystko przyswoić sobie tylko i wyłącznie w życiu. I w praktyce, i w samym praktykowaniu. Szkoła jest absolutnie taką drogą na skrót, gdzie uczestnicząc w zajęciach teoretycznych, praktycznych, poznajemy język filmowy, który nam ułatwia komunikację i bycie w zawodzie. Zazwyczaj jest tak, że reżyserzy, operatorzy to są w większości zdecydowanie wykształceni ludzie po szkołach filmowych. W związku z tym ja sobie nie wyobrażam, że montażysta może być równorzędnym partnerem, bez umiejętności posługiwania się językiem filmowym. Dla mnie to jest raz, że wyzwanie, żeby być dla młodych ludzi atrakcyjnym, bo prowadzenie zajęć wami wcale nie jest takie łatwe, lekkie i przyjemne. I poprowadzenie 9 czy 8 godzinnych zajęć dla młodych ludzi jest dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, bo to się nie da przyjść i opowiadać z marszu, co się ma w głowie, jednak trzeba mieć koncepcję tego jakąś. Raz na zajęcia przywiozłem swojego syna, który jest w innej szkole filmowej, w jednej z tych dwóch znanych polskich. W pewnym momencie przestał kontestować ojca i mówi, że chciałby się uczyć montażu. Jego to interesuje, pociąga, czy ja bym mu czegoś nie powiedział. Ja mówię, a co ja ci będę w domu mówił? To mówię, przyjdź do mnie na zajęcia, do Amy, gdzie ja jestem. Przez 9 godzin muszę być aktywny, sprawny intelektualnie i fizycznie bardzo. I mówię, tam najwięcej skorzystasz. Przyjechał, był tutaj z nami na zajęciach przez 2 dni. No i ja go potem na drżących nogach pytam, i jak? On mówi, wiesz tato, u nas w szkole to generalnie tam po pół godzinie już wszyscy jadą pod ławkami z telefonami. Po godzinie, a po półtorej to wszyscy śpią i już nikt nic nie wie, o czym jest mówione. A u ciebie się nudziłem, mówię, o 5 po południu zacząłem się nudzić u ciebie. No to zobaczyłem, że wychodzi i taka ocena od najbliższej osoby dla mnie bardzo, bardzo pochlebna.